Ciebie. Optymistyczny początek roku, jeśli chodzi o dane ze śląskiego rynku pracy. Na koniec marca liczba zarejestrowanych w pośredniakach zmalała o ponad 1300 osób. Tym samym stopa bezrobocia na Śląsku spadła z 12% do 12%. Kolejne miesiące powinny przynieść dalszy spadek liczby bezrobotnych, mówi Paulina Cius, rzecznik. Jest to niewielki spadek, ale jednak w porównaniu z tym, co słyszeliśmy na początku roku, z tymi niepokojącymi informacjami o zwolnieniach grupowych, tych przestoi gospodarczym, o którym jest cały czas mowa, więc obawialiśmy się, że sytuacja może być nieszczególna, natomiast no, widać, że coś drgnęło. Wynika to akurat nie z prac sezonowych, bo aura była niezbyt sprzyjająca, żeby tego dokonać, natomiast największy wpływ na to miały aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, staże, dotacje na własną działalność, gospodarczą, roboty publiczne, także to zniwelowało właśnie bezrobocie. Jeżeli w Polsce mamy 14,4, a w Katowicach 7, no to już same dane statystyczne mówią, że ten rynek ma się tu nieźle. Rynek na Śląsku na pewno wypada dosyć korzystnie w porównaniu z innymi regionami w Polsce, natomiast niewątpliwie w bardzo brutalny sposób weryfikuje on determinację, szczególnie młodych osób w poszukiwaniu pracy. Oczywiście trudniej jest znaleźć pracę, która przyniesie każdemu satysfakcję, natomiast jest to do zrobienia i na pewno jest to możliwe. Najgorzej jest w tych grupach młodych, czyli 25-30 lat i osób po 45-50 roku życia. Młodzi w doświadczenie zawodowego jakiegokolwiek. To jest główna przeszkoda, że tych osób się nie zatrudnia. Druga kwestia to jest brak kwalifikacji, bo to jest ponad 60 tysięcy ogółu bezrobotnych właśnie bez kwalifikacji i z nimi rzeczywiście urzędy pracy mają duży problem, bo najpierw im trzeba dać narzędzia w postaci wykształcenia czy jakieś kompetencje, a dopiero potem można wysyłać na pracę. Na osoby po 45-50 roku życia, one dobrze sobie radzą w momencie, kiedy na tym rynku pracy są. Kiedy mają pracę, to one są dobrze postrzegane i pracodawcy je doceniają, natomiast w momencie, kiedy oni wypadają i stają się bezrobotni, bardzo trudno im na ten rynek pracy wrócić. Uważam, że rynek na Śląsku jest bardzo trudny, przy konkursie od 2 lat i niestety nie potrafię znaleźć. Rynek pracy na Śląsku, niestety, jeżeli chodzi o pracę, te stanowiska jest szczególnie hermetyczne i trudne do osiągnięcia, ale jeżeli chodzi o pracę dość nisko, tradycyjnie w naszym województwie te miasta, które są w tych regionach północnych, czyli Częstochowa, Myszków, Zawiercie, tam bezrobocie jest tylko. Fajnie, bo to jest ale mamy również trochę... KFM i 96,6 FM.